Cześć, witam Was serdecznie na kanale Wędkarski Challenge i zapraszam na kolejny odcinek. A jeżeli kierowniku, kierowniczko, jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, kliknij subskrypcję, łapkę w górę, lecimy. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na test wytrzymałości przyponów wędkarskich. Specjalnie na ten test przygotowałem maszynę. No jak tyle ciśniemy, to będzie dobrze chyba, nie? Dobra. Która jest tutaj przede mną, możecie ją zobaczyć. Jest to maszyna oparta na śrubie, nakrętce, no i wadze wędkarskiej, ustabilizowanej. No i co? Powoduje to, ta maszynka daje nam możliwość przetestowania właśnie różnego rodzaju materiałów. Plecionek, żyłek. Dzisiaj będziemy testowali przypony wędkarskie. Zaraz zobaczycie, jak to działa już na pierwszym teście. Natomiast słuchajcie, dlaczego, po co ten test? Generalnie bardzo duża różnica cenowa na rynku występuje. Bardzo występuje. W każdym razie od 6 zł poprzez 9, kończywszy na 16 zł, pewnie nawet znalazłoby się coś droższego. 16 zł na przyponach, 8 sztukach przyponów. Tak więc jest to dosyć drogo. No i co? I pojawia się pytanie, czy to warto tak przepłacać? No bo 6 a 16 to jednak jest duża różnica. I to na to pytanie właśnie odpowiemy sobie w tym odcinku. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie, mam nadzieję, że pójdzie szybko i wyniki będziemy mieli bardzo, bardzo błyskawicznie. No i dobra, słuchajcie, przechodzimy do producentów. Mamy tak, są to przypony do metody, więc one mają po 10 cm długości. No i co? No i tutaj tak zaraz Wam opowiem, jak to wygląda konkretnie. Nie wszędzie mi się udało kupić. Nie udało mi się kupić identycznych, więc będziemy trochę kombinować. Niemniej jednak jakieś tam wyniki, czy jakieś tam bardzo dokładne wyniki będziemy mieli. Pierwszy producent Mikado. Mikado Method Feeder. Tutaj jest przypony barblessowe. No i co? Mamy tutaj 10 cm przypony na żyłce 0,20, haczyk rozmiaru 14. Ciach, pierwszy. I to są takie, można powiedzieć, trochę tańsze przypony. Mamy przypony Jacksona. 10 cm, 0,20, średnica żyłki, haczyk 10. One się będą różniły, chyba wszystkie będą takie same, jeżeli chodzi o żyłkę, natomiast będą się różniły haczykiem. Mamy Jacksona. Dobra, dalej. Mamy tutaj Ownera. Również 0,20. 0,20. Haczyk 12. No, i mamy taki sobie przyponik. Proszę uprzejmie. Odwrotnie? Nie, dobrze. Dobra. Dalej, słuchajcie, Kamatsu. Również 0,20. Haczyk w rozmiarze 10. Proszę bardzo. Kamatsu. Pyk. I mamy coś z górnej półki, bo te do tej pory przypony, które Wam pokazałem, to były przypony w granicach, myślę tak, do 9 zł maksymalnie, w większości gdzieś w okolicach 6,90 zł. I przechodzimy do droższych, czyli przyponów za 16 bagatela złotych przy 8 sztukach. Tutaj w niektórych przypadkach było 10 sztuk za tą cenę. Mamy tak, na pusztopach Drenana haczyki, proszę uprzejmie, i haczyki marki Matrix. I to są na dwunastkach, również na 0,20 i też na 0,20 jest Drenan. O, ciach. Czyli mamy przekrój i cenowy, i markowy, bo jest to marki takie bardziej, że tak powiem, prestiżowe i mniej prestiżowe. No i co? Przechodzimy, słuchajcie, do testów. Będę wykonywał test dwukrotnie na każdym z przyponów. W ekranie tutaj albo tutaj będziecie mieli informację, jeżeli jest podana przez producenta, jaki wynik, jakie obciążenie taki przypon potrafi wytrzymać.
ponieważ nie wszędzie jest to podane. Jeżeli chodzi o Mikado, nie, przepraszam, jeżeli chodzi o Onery, mamy informację, że to są 4 kg na przyponie. Jeżeli chodzi o Kamatsu, powiem wam szczerze, że nie ma żadnej informacji odnośnie wytrzymałości Kamatsu. Jeżeli chodzi o Drenana, mamy 2,75 kg na 0,20, czyli tu już mamy, słuchajcie, praktycznie kilo 15 różnicy między Drenanem na 20 a Ownerem. Owner jest ponoć, przynajmniej producent tak deklaruje, że jest wytrzymalszy. Zaraz to przetestujemy. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o Mikado, również nie ma tutaj informacji, może w środku, ale raczej nie zauważyłem tutaj informacji. Tak, również nie ma informacji o wytrzymałości tych przyponów. Z Jacksonem jest to samo, również nie ma informacji o wytrzymałości, natomiast Matrix ma zdeklarowaną przez producenta wytrzymałość na poziomie 3 kg 600 g, 3,6 kg. Tak, dobra, bierzemy się do testów, słuchajcie. Co, ustawiam to, maszyna jest już ustawiona. Zakładam drugą kamerę, jedną kamerę daję na wyświetlacz, będę wam opowiadał, co tutaj się magicznego dzieje. Dobra, mamy tutaj Ownera. Tu mi zostały przypony. To dostałem, ale są to przypony tegoroczne, słuchajcie. Dobra. Mamy Ownerka. I teraz robimy tak. Ciach. Zakładamy sobie przypon z jednej, z drugiej strony. O, przesuwamy śrubę. Tak, żeby nie była napięta. O, czujemy luz. Dokręcamy sobie nasze pokrętełko, pokrętunio. Okej. Okay. Dobra, widzimy, nie jest napięta i startujemy. Owner. Powolutku, powolutku. Okulary powinien założyć. Mamy kilogram. 2 kilo. 2,5. 2,7, 2,8, 2,9, 30, 3 kilo, 3, no 4 kilo, owner poszedł, słuchajcie, 4 kilogramy, czyli mamy tutaj producenta, który przewidział i nie kłamie, 4 kilogramy, słuchajcie, 4 kilogramy i 4 kilogramy na maszynie, coś pięknego, jest luz, jest. Dobra, idziemy. Kamatsu. 0 i kręcimy. Kilogram. 1,5. 2. 2. 2 kilogramy, słuchajcie. 2 kilogramy i przeważnie wszystkie strzelają przy haczyku. Zobaczcie, przeważnie wszystkie strzelają przy haczyku. Testowałem trochę na próbę wcześniej, co prawda wyników ani nie pamiętam, ani... Czyli mamy Ownera, który ma 2 kg. Kamatsu, jedziemy, słuchajcie, z czym? Z Jacksonem. Z Jacksonem, słuchajcie. Dobra, jedziemy z Jacksonem. 0. I jedziemy. 0,5 kg. Kilo. Kilo 500. 2 kilo. Kilo 900 tej. Kilo 900, słuchajcie. Kilo 900. Ło, słabizna. Słuchajcie, ja zakładam okulary, bo mi te haczyki tu strzelają. Co nam zostało? Nie tu wiele nam zostało. Zostało nam Mikado. Mikado również nie ma opisu.
Jest luz, słuchajcie, nie jest napięta. Ciach! Mikado. Pół kilograma. Kilo. Półtora kilo. Kilo 900 z groszem. Mikado. Kilo 900, czyli tak samo jak Jackson. Tak samo jak Jackson, słuchajcie. Jest ludzik. Ciach. 3,6 kg. Zero i start. Kilogram. O! Kilogram. Słuchajcie. To ciekawe, tu pękło przy tym przyłączeniu. Matrix kilogram w pierwszej próbie, słuchajcie. Jest luz i jedziemy. Drenan. Pół kilograma. Kilogram. Dwa kilogramy. 2,7 u Drenana. Wychodzi, że Drenan ma 2 kilo, a Matrix, ile tam było? Kilo 100 chyba. Dobra, nieważne. Kilo na pewno najmniej. O kurczę, jestem naprawdę zdumiony. Zdumiony wynikami. Nie jest to specjalnie pięknie napisane, ale przynajmniej będzie, tutaj damy sobie cyk i będziemy drugie odczyty robić. Tak więc co? Jedziemy, słuchajcie, z drugą próbą. Każdemu w życiu trzeba dać dwie szanse. I tak samo będzie tutaj. Zobaczymy też, jak te wyniki się będą plasować. Jest luz. Lecimy. Owner. Druga próba. Mamy kilogram. 2 kilogramy. 3. Słuchajcie, widzicie, no jest powtarzalność. Może nie jest jakaś tam skala ideolo, w sensie, że tam pewnie tam się bardzo drobno różnią, no ale 4,40 owner powtórzył. Ale zobaczcie, nawet żyłka nie pękła, tylko w ownerze się rozgiął hark. Zobaczcie. No. Na 4 kg się hark rozgiął. Pewnie się rozginał już troszkę wcześniej, nie zaobserwowałem. Tak więc o. Tak by to wyglądało. Dobra, owner. Kamatsu. Jedziemy jeszcze raz z Kamatsu. I start. Zero. Kamatsu, druga próba. Było 2,1. Jeden. Dwa. 2,4, słuchajcie. No poprawił się ten przypon. Start. Kamatsu miał 1,9. Nie, z Jacksonem, przepraszam. 1,9 miał Jackson. 1. 1,2 kg chyba tam było. Mikado, słuchajcie. Druga próba. Kilogram. Kilo 800 coś. Przypon Matrix. Zero. Jedziemy. Było kilo 400 chyba. Kilogram. Dwa kilogramy. I lecimy z Matrix, z tym, z Drenanem. Ciach. Czas.
Start, Drennan. Było około 2 kg. Pół kilograma. Kilogram. Półtora kilograma. No około 2 kg. W dalszym ciągu Drennan 2 kg. No i dobra, moi mili, przejdźmy do wyników. Jeżeli chodzi o wyniki pomiaru średnic wszystkich przyponów, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Margines błędu pomiaru 0,01, więc tak naprawdę możemy przyjąć, że wszystkie żyłki są tej samej średnicy 0,20, ponieważ pomiar Ownera daje 0,21, pomiar Kamatsu 0,19, Jacksona 0,19, Mikado 0,20, Matrix 0,20, Drennan 0,20. Tak więc nie są to aż tak duże różnice, żeby mogły mieć diametralny wpływ na wynik, szczególnie jeżeli jest różnica 2 kg. Wyniki całej batalii przyponów. Najlepszy wynik Ownera 4,40, najlepszy odczyt kilograma, 4 kg najniższy odczyt. Drugie Kamatsu, najwyższy odczyt 2,40, najniższy 2,10. Dalej słuchajcie, Drennan, bardzo równe odczyty 2 kg. No i dalej mamy Jackson i Matrix. Nie, przepraszam, dalej mamy Mikado. Co ja godom. Mikado 1,9, najlepszy odczyt 1,8, najgorszy odczyt. No i dalej mamy, no w sumie egzekwo Jacksona i Matrixa. Jackson najlepszy 1,9, najgorszy 1,2. W Matrixie 1,1, najgorszy wynik, 2 kg wynik najlepszy. Tak więc no tutaj ta końcówka tabeli jest no w miarę, można powiedzieć, równa. No i co, czy opłaca się kupować drogie przypony? Jak patrzę na te wyniki, no to powiem wam szczerze, że no nie za specjalnie. No nie za specjalnie to wygląda dobrze. Myślę, że te testy jeszcze trzeba będzie powtórzyć, no ale no nie wiem, sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Ja jestem przerażony, powiem tyle. Słuchajcie, komu się podobało, zostawcie łapeczkę do góry, dla osób nowych nadal macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawali informacje o nowych filmach, a ja się z wami żegnam już teraz, zapraszam was na kolejny odcinek na kanale Wędkarski Challenge, może również z pomiarów, może z nadwody, kto wie, trzymajcie się, cześć!